Rzeczy o biznesie. Mój pierwszy gość, pani Alina Geniusz-Siuchnińska, firma Intu. Dzień dobry, witam serdecznie. O odnawialnych źródłach energii, które tutaj widzimy, fotowoltaika czy farmy wiatrowe, mówimy często w naszym programie, bo te odnawialne źródła to bezwzględnie przyszłość polskiej i światowej energetyki. 1/3 mocy wiatrowych, jeśli chodzi o cały świat, tych mocy globalnych zainstalowana jest w Chinach. No i Chiny przechodzą też zieloną rewolucję, odwracają się od węgla. W tym roku, tej ostatniej zimy, na przełomie poprzedniego i tego roku, wyglądało to nawet bardzo ostro, bo zakazano nagle używania węgla, no i niestety uczniowie mieli zimno w klasach, no bo innego paliwa nie było. Więc Chiny się tak drastycznie przestawiają, coraz więcej paneli fotowoltaicznych, coraz więcej farm wiatrowych. U nas był taki lekki odwrót po tej pierwszej ustawie odległościowej za już nowego rządu, kiedy ograniczono przez to powstawanie farm wiatrowych. No a później oczywiście kwestia zielonych certyfikatów, kiedy one drastycznie spadły, no bo nie było pomysłu na to, jak je wspierać i nie chciano ich za bardzo wspierać. Teraz widać, że jest pewnego rodzaju odkręcanie tej śruby i była ostatnio nowelizacja ustawy o OZE. Co ona tak w skrócie ma zapewnić? Szczęśliwie jest tak, jeśli chodzi przynajmniej o OZE, o fotowoltaikę, że będzie większy zwrot z tej niezużytej energii. Tak? Do tej pory było tak, że można jej było odzyskać jedynie 80% energii oddanej do sieci, tej niezużytej przez prosumenta. Teraz to będzie 90% i to jest dobry znak, ale trzeba powiedzieć, że mam wrażenie, że Polska się trochę miota, czy chce inteligentnych sieci, czy chce zdrowej, prosumenckiej energetyki. Właściwie czego chce? Czy chce węgla i dominacji dużej energetyki, czy chce rozwoju energetyki prosumenckiej, tak zwanej energetyki obywatelskiej, w której może ciągle są monopoliści sieciowi, ale muszą rozmawiać i rozmawiają z mniejszymi, przyjmują ich do siebie i traktują tak jak zabezpieczenie systemu, jak współpracownika w systemie. Tego dzisiaj brakuje. Dziś nawet w Rzeczpospolitej jest artykuł na ten temat, gdzie próbą rozwiązań technicznych, instrukcją techniczną stosowaną dla sieci, OSD, czyli operatorzy sieci dystrybucyjnych, czyli monopoliści sieciowi, próbowali wprowadzić dosyć duże i istotne zmiany, jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiki. Szczęśliwie, też dzięki pytaniom z mediów bardzo dociekliwym, OSD się troszeczkę powstrzymali i stwierdzili, że może trzeba jednak zrobić najpierw konsultacje. Także dobrze, że uda się rozmawiać. Ta ustawa, o której pan powiedział, to też jest dobry krok. Znaczy są jakieś sygnały tego, że rząd zaczął podchodzić w miarę poważnie do tego, o czym mówi, czyli pozbycia się smogu, czyli zmniejszenia emisji, właściwie czystości środowiska i udziału obywateli w tym, co dzisiaj nazywamy energetyką szeroko rozumianą, tak? Czyli nie tylko odbioru, ale też produkcji. Bo gdy mówimy o prosumencie, to też wyjaśnijmy, na czym to polega. W skrócie wygląda to tak, że instalujemy sobie na dachu domu panele fotowoltaiczne. Te panele produkują energię elektryczną i ten prąd sprzedajemy do sieci. Ten prąd po pierwsze zużywamy. To jest najważniejsze i to dla na własny użytek. To jest na własny użytek. Co ważne, i o tym się rzadko mówi, ten prąd stabilizuje nam parametry, tak? Czyli powoduje, że mamy lepszą jakość energii w domu. O ile w mieście te różnice jakości są nieodczuwalne, ale na długich odcinkach sieci, na końcówkach tej sieci, niestety parametry są niższe. Jest to bardzo odczuwalne przez różne urządzenia, które są coraz wrażliwsze, coraz bardziej delikatne. I dobrze jest mieć właściwe parametry. Niestety dzisiaj tego nikt do końca nie dotrzymuje. Stąd ta stabilizacja jest bardzo ważna i to jest jeden z elementów. Druga rzecz to jest to, że zużywamy prąd na własne potrzeby i to, co nam zostanie, nadwyżkę, sprzedajemy do sieci. I w zamian za to później mamy właśnie te upusty, nazwijmy. Sprzedajemy do sieci po określonej cenie, tak jest. A później kupujemy już drożej, niż żeśmy sprzedali.
No tak, ale też z sieci korzystamy, także tu nie do końca jest to niesprawiedliwe. Oczywiście każdy chciałby i dostać, i zarobić, i korzystać, ale jednak ta sieć jest potrzebna. Ta sieć jest takim gwarantem. Takim też magazynem. Jest tego rodzaju magazynem, ale też jest gwarantem, że będziemy mieli prąd również wtedy, kiedy nie ma światła dziennego. Tu też warto powiedzieć o tym, że te technologie są na tyle dynamicznie rozwijają się, że mówimy już nie tylko o panelach słonecznych, ale właściwie mówimy o panelach na światło dzienne. I to akurat produkują polskie spółki, produkują inwertery, czyli to, co jest w środku całej tej instalacji, bo to nie tylko panele, ale coś, co się nazywa falownikiem. I to w tej chwili technologie są tak zaawansowane, że to jest inteligentne, więc jeżeli pogarszają się parametry sieci, taka instalacja jest na przykład w Rząśni, jeżeli pogarszały się parametry sieci i było widać, że za dużo prądu płynie, tak ujmując kolokwialnie, z paneli do sieci, to te właśnie urządzenia potrafiły to ograniczyć, czyli współpracowały z siecią. Dlatego dobrze, że dzisiaj monopoliści zwrócili uwagę na to, że można porozmawiać i wspólnie znaleźć rozwiązania dla niedoskonałej sieci, niedoinwestowanej ciągle, pomimo wielkich pieniędzy płynących w tej chwili w sieci, wielkich pieniędzy, które płacimy z własnych kieszeni na to. W rachunkach. Ale też warto zaprosić do współpracy. Bardzo liczymy na to, że ta współpraca będzie owocna, czyli że porozumiemy się co do tego, jak to ma wyglądać, jak to ma działać, ponieważ to, o czym mówimy, czyli o tych instrukcjach technicznych, one spowodowały nie tylko zmianę w tym, jakie mają być te falowniki, czyli de facto podrożenie całej instalacji. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast też w instrukcji zapisano wprost, że trzeba, falowniki muszą spełniać warunek taki, żeby monopolista mógł wyłączyć urządzenia. Czyli ja mam swoją instalację fotowoltaiczną, a energetyka mówi, nie, dzisiaj nie, proszę panią, proszę wyłączamy, bo przeszkadza to nam w naszych warunkach sieciowych. A więc co mówi rynek, co mówi branża? Mówi, dobrze, rozumiemy to, ale dawajcie ludziom odszkodowania, dawajcie bonifikaty, to nie może być przecież jednostronne. My też wam pomagamy. No bo to podejście partnerskie jest tutaj szalenie ważne, tak żeby każdy czuł się ważnym podmiotem tego rynku. Nie tylko wielkie zakłady, nie tylko wielcy producenci energii, ale tak zwana energetyka rozproszona. Czy jest to fotowoltaika, czy to jest wiatrak, czy jest to biogazownia. Dokładnie tak. I to znaczy energetyka musi się też tego nauczyć, że ja wiem, że największe przesyły to są właściwie z kilkudziesięciu tysięcy zakładów. Tak? W Polsce produkuje największe przesyły, więc ten pojedynczy klient to jest taka przeszkadzajka. Dużo chce, trzeba dużo inwestować, dużo wymaga, a właściwie niewiele z tego jest, jeśli chodzi o przychód. Ale energetyka i tak powinna być postrzegana. To nie tylko wielki biznes, ale to też rodzaj serwisu państwa, tak? Ponieważ jest to monopol. Więc jest to serwis państwa dla obywatela dzisiaj. Stąd też powinien być tu dialog. A nie mówienie, dobrze, to proszę zapłacić tyle i grzecznie tam, proszę. To już nie te czasy. Proszę powiedzieć na koniec, jakie są perspektywy dla rozwoju tej energetyki prosumenckiej? Bo mówi się, że nowy rząd postawił na węgiel kosztem OZE. I to branża OZE mówi, zostaliśmy wycięci w pień. Wiele oczywiście tych farm wiatrowych powstało na kredyt i inwestorzy, bo to są ludzie, którzy inwestują w tę energię, powiedzieli, no w takiej sytuacji będzie nam bardzo trudno, będziemy chcieli odszkodowania. Ale to jest te farmy wiatrowe, duży biznes. Tak jest. To są miliony, czy nawet dziesiątki milionów złotych zainwestowanych w te farmy. Ale mam tu na myśli te mniejsze jednostki. Czy jest szansa na to, że ta energetyka prosumencka będzie się rozwijać i że pójdziemy też za skokiem technologicznym? Teraz słyszę, że Polska Grupa Energetyczna będzie stawiać na Górze Żar, gdzie jest duża farma fotowoltaiczna, magazyn energii. Pierwszy magazyn energii został postawiony przez firmę Energa na Pomorzu, z tego co pamiętam, chyba w zeszłym roku. Czyli mimo tego węgla część jednak tych koncernów inwestuje w to. Energetyka wie, że nie ma odwrotu. Nie tylko dlatego, że są unijne wymogi, nie tylko dlatego, że trzeba, ale też dlatego, już pomijając, że węgiel się kończy. Taki jest w tej chwili trend. Z kolei tak robi cały świat i im bardziej zostaniemy z tyłu, tym trudniej to będzie nadgonić. Przez kilka ostatnich lat energetyka w Polsce
bardzo się interesowała i bardzo, bardzo chciała uczestniczyć w rozwoju właśnie sieci inteligentnych, w rozwoju energetyki rozproszonej. To później stanęło, rozumiemy, że taka jest zmiana polityczna, ale dobrze i ta ustawa, od której pan zaczął, to jest pierwszy dobry sygnał, że jednak może się to wydarzy. Zainteresowanie fotowoltaiką jest ogromne w Polsce. W zeszłym roku chyba jako jedyna z tych odnawialnych źródeł odnotowała taki wzrost, jeśli chodzi o zainstalowane moce. Dlaczego? Dlatego, że to ludzie zaczynają decydować. To są i przedsiębiorstwa, które postanawiają wykorzystać dachy do tego, aby one zarabiały. Czy to hotele, ale też inwestorzy prywatni. Coraz częściej, jeżeli cena dzisiaj takiego zestawu to jest pomiędzy 16 a 20 kilka tysięcy, to oczywiście ciągle wydaje się to dużo pieniędzy, ale jest to znacząco mniej niż wydawało się kiedyś. To są pieniądze osiągalne. Jest coraz więcej kredytów na rynku, które całkiem przyjemnie pozwalają rozłożyć ten koszt. Już dziś mówi się o tym, że zestaw to jest zwrot po 8 latach, czyli a część tej energii właściwie używamy tego od razu. To nie jest tak, że czekamy, aż to zacznie działać, tylko podłączamy i działa i używamy. Rachunek za energię spada nam natychmiast. Także jest to na pewno warte rozważenia. 50% zainteresowanych mieszka na wsi i poza miastami. I to jest też bardzo ważny sygnał. To też dużo mówi o samej sieci. Tak? Chcemy stabilnej sieci, chcemy choćby pewnej niezależności. Wiadomo, że w czasie awarii energetycznych instalacje też się odłączają. Natomiast chcemy mieć większy wpływ i na swoje rachunki, i na środowisko, i na parametry energii. No i obyśmy na tym też zarabiali, bo wspomniała pani o tym, że część tych tego wyposażenia farm fotowoltaicznych produkowana jest w Polsce, czyli nie tylko w Chinach i warto, żeby też polski biznes mógł rosnąć razem z zainteresowaniem tymi odnawialnymi źródłami energii. Tak tego jest. Sobie życzmy. Pani Alina Geniusz-Siuchnińska, INTU, bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę, a już za chwilę rozmowa z panem Dariuszem Bednarskim z Grand Tortona na temat podatku estońskiego.